polskiego względem rodziny. Jak przedstawia się ta sytuacja, jakie Państwo widzą rozwiązania na drodze tutaj służby? Tak, służby diabła. I też samorządy w przyszłości. Pan Michał Wójcik, tak, Michał Wójcik. Chcę powiedzieć, powrócę do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tu myślę, że pani poseł Beata Kempa będzie szczegółowo analizowała różne rzeczy, które się tam pojawiły. Ten raport jest druzgocący dla tego rządu po 8 latach rządzenia, można powiedzieć, rząd ustami między innymi pana ministra Kosiniaka-Kamysza próbował się bronić, że jednak jest karta dużej rodziny, że jednak pewne ulgi przyznano. No powiedzmy sobie szczerze, jeszcze raz przytoczę te dane, co 10. rodzina w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, a jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, to właściwie co trzecia. I oczywiście można zadać sobie pytanie na dzisiaj, co można zrobić. Ja już to mówiłem w pierwszej części, że między innymi ta polityka prorodzinna, jeżeli w ogóle o takowej możemy mówić, ona jest rozproszona w różnych ministerstwach, to jest raz. Właściwie po drugie nie jesteśmy w stanie nawet zrobić dobre diagnozy, jak skuteczne są pewne instrumenty, których jest kilkadziesiąt, które zostały zastosowane. I Najwyższa Izba Kontroli miała niesłychany problem, żeby pokazać, jak na przykład przełożyła się karta dużej rodziny na to, żeby można było mówić o tym, że ta polityka prorodzinna rzeczywiście w Polsce funkcjonuje. Ja z pozycji samorządu, ponieważ trzeci raz zasiadam w Sejmiku Województwa Śląskiego, chcę powiedzieć, że oczywiście my mamy to instrumentarium znacznie węższe niż na przykład w Sejmie, czy nawet jeżeli chodzi o gminy. Natomiast udało się pewne rzeczy zrobić. I tutaj chcę powiedzieć, że taka inicjatywa między innymi w moim sejmiku, cieszę się i tu muszę się pochwalić, że z mojej inicjatywy między innymi pojawiła się, chodzi o uchwałę, projekt uchwały, który został złożony do przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Chodzi o naprotechnologię. Tu ojciec dyrektor dużo mówił właśnie o tej dzietności w Polsce. Kwestie in vitro poruszaliśmy między innymi. Więc jest rzeczywiście metoda leczenia niepłodności najbardziej skuteczna. Więc nie ukrywam, tutaj muszę się przyznać, że jadąc kiedyś w Katowicach usłyszałem, że taki pomysł pojawił się w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, potem w Sejmiku Województwa Mazowieckiego i słysząc to wszystko stwierdziłem, no przecież dlaczego nie powalczyć o środki samorządowe właśnie na tę metodę leczenia u nas w Sejmiku Śląskim. I taki projekt uchwały został złożony. On będzie ostatecznie rozpatrywany dzień po wyborach, czyli 26 października. Nie wiem, jakby to było coś, czego się można byłoby obawiać. Sesja została specjalnie przeniesiona. Nie sądzę, żeby tutaj jakaś wielka dyskusja była w tym temacie. Powiedzmy sobie krótko, niewielkie środki, a znakomita efektywność. Miałem okazję już rozmawiać i z instruktorami, którzy bardzo dużo ciekawych rzeczy im przekazali, lekarzami naprotechnologami. Na razie projekt trafił do komisji i myślę, że będę informował na bieżąco tutaj słuchaczy Radia Maryja, jaka jest efektywność tego. To oczywiście jest jeden z elementów, żeby można było mówić chociażby o takim elemencie prorodzinnym, polityki prorodzinnej na poziomie samorządowym. Była też taka inicjatywa dotycząca, tak przy okazji powiem tylko, karty dużej rodziny na poziomie województwa śląskiego. Ta inicjatywa, że osobiście składałem wniosek o to, żeby w projekcie budżetu pojawiła się cała część dotycząca strategii walki z depopulacją. My rozmawialiśmy w pierwszej części o problemach demograficznych. W moim regionie, obok województwa łódzkiego i województwa opolskiego, to jest gigantyczny problem. Beata przed chwilą nawet tak sygnalizowała, ile osób wyjechało z województwa śląskiego. Proszę Państwa, statystyki są nieubłagane. To jest kilkaset tysięcy osób. Wyludniły się miasta. Takie miasto jak Katowice, to jest 250 tysięcy osób. No kto by pomyślał kiedyś? Chorzów poniżej 100 tysięcy, według mojej wiedzy. Natomiast do 2020 roku 200 tysięcy osób mniej będzie mieszkało w województwie śląskim. I to jest coś, co wymaga natychmiastowego przeciwdziałania właśnie strategią walki z depopulacją. Jeszcze jedna rzecz, którą udało się zrobić, także na poziomie Sejmiku Województwa Śląskiego. Wydawać by się mogło, że takimi rzeczami się nie zajmujemy, ale pamiętacie Państwo problem dotyczący okien życia. I taka uchwała chociażby przeszła. Uchwała w
obroni okien życia. Radni, także ci samorządowi na poziomie regionalnym powinni zawsze walczyć o to, żeby stawiać czoło złym rozwiązaniom. Akurat tutaj było zagrożenie zamknięcia okien życia. I bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maryja, bo właściwie było jedynym medium w tamtym czasie, które ten temat podkreślało z taką mocną, z takim tak mocno akcentując, że to jest tak ważne, prawda, jeżeli mówimy o polityce rodzinnej, rodzinie, o życiu, no to musimy także mówić o tych inicjatywach. Także pozwoliłem sobie pochwalić się takimi trzema inicjatywami. Mam nadzieję, że naprotechnologia przejdzie. Niewielkie pieniądze, znakomita efektywność i nigdy przeciwko drugiemu człowiekowi. Żeby pokonać zło, trzeba umocnić dobro, czyli rozumiem, że w kwestii życia pan umacnia naprotechnologię, a chce pokonać tym samym zły proceder, którym jest in vitro. Pytanie, co ze środkami, które takim coraz to szerszym strumieniem chcą płynąć na i płyną już na wspomaganie in vitro i z całym lobby, które moglibyśmy zawrzeć jako lobby przeciwko życiu, czyli antykoncepcja, środki wczesnoporonne, aborcja, tabletka jeden no tak, dzień czesnoporonne, po, tak, tak. To będzie konferencja w tej sprawie w Sejmie. Tak, aborcja, no a tym samym kliniki in vitro, cały zastęp lekarzy, wszystkiego. Jak tym dobrem, o którym pan mówi, na protechnologii, czystości, świętości życia, pokonać tego giganta, który otrzymuje jeszcze dosyć duże wsparcie finansowe. Przede wszystkim informacją, ponieważ miałem okazję rozmawiać z radnymi, którzy na przykład nie wiedzieli, co to jest naprotechnologia. No bo to jest metoda, która tak naprawdę w świecie funkcjonuje od 30 lat. No w Polsce mamy bardzo mało tych instruktorów, lekarzy, naprotechnologów, ja już nie mówię o pediatrach czy neonatologach, bo my naprawdę jesteśmy w ogonie Europy, nawet w tym raporcie, przepraszam, że tak podpowiem, że województwo polskie, przepraszam, 170 pediatrów z 80 w wieku emerytalnym. Tak jest w całym kraju, mamy gigantyczny problem, to jest też polityka prorodzinna. Natomiast ta naprotechnologia jest rzeczywiście pewną odpowiedzią na in vitro i zakładam, że nie każdy człowiek z natury jest zły. Często to jest niedoinformowanie. Ludzie nie wiedzą, co to jest ta naprotechnologia. Się pytają teraz radni, prawda? A niektórzy się okazuje, że dużą wiedzę mają na ten temat. Natomiast, żeby rzeczywiście wdrożyć to, stosunkowo, bo pytanie dzisiaj jest takie, jakie środki są potrzebne, prawda? Ile pieniędzy potrzebujemy, żeby nie otworzyć nowe ośrodki, bo o to mnie zapyta marszałek województwa śląskiego, więc chcę się dobrze przygotować do tej debaty, która odbędzie się już za kilkanaście dni i podzielić się doświadczeniem, które jest w województwie podkarpackim. Jeszcze z nikim się stamtąd nie kontaktowałem, czy w województwie mazowieckim, natomiast Śląsk może być tym trzecim sejmikiem, chyba jeszcze województwo lubelskie, tam chyba jeszcze albo już jest ta uchwała, albo będzie w niedługim czasie. Więc musi być wielka kampania promocyjna. Jest coś innego niż in vitro. Jest naprotechnologia, ona nie szkodzi człowiekowi. I nie trzeba za nią tyle płacić i narażać życie moralne. Efektywność jest lepsza. Własne. Dobrze, pani poseł Beata Kempa? Tak, rzeczywiście ta informacja jest niezwykle ważna, bo nie tylko to, co możemy zrobić i o czym zaraz powiemy w ramach naszych kompetencji. Michał mówił, co można zrobić w sejmiku. Ja za chwilę powiem, co należy w ogóle zrobić w Sejmie i jakie powinniśmy złożyć inicjatywy ustawodawcze, bądź te, które złożyliśmy, kontynuować. Bo jak wiemy, to co się składa do końca kadencji, mija kadencja, ulega zasadzie tak zwanej dyskontynuacji, więc trzeba je złożyć na nowo. I proszę się nie martwić, wielu z tych, którzy wiedzą, jakie inicjatywy złożyć, my te inicjatywy ponowimy, ale mówiąc też, Michale, o tej informacji, proszę zobaczyć, co się stało ze świadomością ludzi, jeśli idzie o kwestię aborcji, prawda? Jeszcze kilka lat temu była masa, można powiedzieć, przeważająca część to byli zwolennicy, tak? Dopiero wszystkie ruchy pro-life, tak? I tu wielki ukłon w ich stronę i w stronę też i Radia Maryja, Telewizji Trwam i wielka promocja życia, cywilizacji życia, o której mówił ojciec święty Jan Paweł II, oczywiście. I właśnie ten program, czy też wielu ludzi w kraju, wielu. Ja na przykład miałam okazję spotkać się z panią Ewą Wędrowską, z którą jutro będę rozmawiać z mieszkańcami, mam nadzieję, Tomaszowa Mazowieckiego. I pani Ewa jest taką działaczką pro-life, lekarzem zresztą, czyli to są ludzie, którzy naprawdę są bardzo dobrze przygotowani, wykształceni i wiedzą, o czym mówią i do tego rzeczywiście też głęboko wierzące. I są też
oni działają w ramach samorządów, więc też mogą tutaj uświadamiać ludzi. Pani Ewa jest taką osobą. Ale chcę Państwu powiedzieć, że w ramach polskiego parlamentu, to na co zwróciliśmy od samego początku uwagę, jeszcze jak byłeś z dyrektorem w telewizji Trwam, i to warto powtórzyć, że w polskiej konstytucji nie ma definicji rodziny. I trzeba rozpocząć od tego, być może pokuśmy się, a może będzie tak, że będzie ta większość konstytucyjna i nie będzie to wtedy trudne, bo jeśli większość to będzie zjednoczona prawica, to absolutnie możemy tutaj gwarantować, że praca nad konstytucją w kierunku, między innymi, bo oczywiście tych działów jest bardzo dużo. I dużo mówimy o gospodarce dzisiaj, bo to jest warunek sine qua non, przede wszystkim bezpieczeństwa ekonomicznego rodzina. O tym też będziemy dzisiaj sporo mówić, co można w tej sprawie zrobić. Ale jeśli wpiszemy w akcie najwyższej rangi, z którym musi się zgadzać każdy następny akt prawny, tak jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, czyli w tej hierarchii ustawimy rodzinę w odpowiednim, wysokim miejscu, nadamy jej być może tytuł, rozdział cały, prawda, dookreślimy tą definicję, uporządkujemy wszystkie artykuły, bo dzisiaj mamy do czynienia tylko, niestety tylko z artykułem 48, 53, no dobrze, Pani że poseł, jest. Mogę takimi wielkimi literami przed Pani oczyma napisać słowo praworządność. Praworządność. Bo niejednokrotnie na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z działaniami rządu czy osób przy władzy, gdzie ich działania były niezgodne z ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją. Powoływaliśmy się na to. Między innymi w dziale służby zdrowia, w edukacji. I okazywało się, że brak praworządności sprawiał, że robiono co chciano. No to jest, tutaj dotknął ojciec tej, bo ja mówię tutaj o poziomie legislacyjnym, a ojciec tak, ja dotknął wiem, ja wiem. Jakby wykonanie, tak, tych wszystkich orzeczeń, wykonanie, stosowanie prawa, o przepraszam, zabrakło mi słowa, jesteśmy w obszarze stosowania prawa, to też zależy przede wszystkim od jakości prawa, ale czy powiedzmy sobie też szczerze, zależy od ludzi, jeżeli, którzy to prawo stosują, tak jak urzędnicy, tak jak też ci, którzy z kolei uchwalają prawo miejscowe, jak radni, prawda? No ważne, jacy to są ludzie, czy posłowie, senatorowie. Także kwestia praworządności powinna być na pierwszym miejscu, ale też sprawiedliwości społecznej. Jeśli w tym obszarze się poruszamy, to chcę powiedzieć, że no, tu mielibyśmy bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli idzie o kwestie rodziny, stosowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wszystkich ustaw, które łączą się z rodziną, niezwykle wrażliwych i ważnych, jak ustawa o pomocy społecznej, prawda, jak ustawa o pieczy zastępczej, jak ustawa o przeciwdziałaniu przemocy. To są wszystkie te elementy. Proszę zobaczyć w ogóle, jak ta rodzina jest rozsypana po różnych aktach i jaki jest, nie wiem, zamierzony, chyba bałagan, bo to trzeba tak nazwać, a w takiej mętnej wodzie to różne rzeczy się dzieją. To wszystko prowadzi do tego, że mamy mnóstwo na przykład orzeczeń i chciałabym na to zwrócić uwagę, bo nie zdążyliśmy się już telewizji Trwam na tym skupić, ale to jest ważne w kontekście, bardzo ważne w kontekście rodziny. Wciąż nie dość o tym mówić. No, że mamy spory kryzys, bo jeżeli statystyki, i tutaj powtórzę, pokazują, że z roku na rok mamy bardzo dużą liczbę ingerencji sądów rodzinnych w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Oczywiście część z nich jest, kończy się orzeczeniem o odebraniu dzieci z różnych też przyczyn, bo są też przyczyny takie, że to zło jest konieczne, żeby redukować inne zło. Wprowadzono też asystenta rodziny, ale tych ingerencji jest mnóstwo. No, liczba małoletnich dzieci, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską, czy też pozbawiono władzy rodzicielskiej. To są naprawdę niebotyczne ilości. To jest około 20 tysięcy z różnymi wahaniami, prawda, ale powiedzmy rocznie, ponad 20 kilka tysięcy rocznie, no to pokazuje, że niestety, jeśli chodzi o pozbawienie władzy rodzicielskiej, powtarzam, 2010 to jest ponad 20 tysięcy, 11 również ponad 20 tysięcy, 12 21 tysięcy, grubo ponad, 13 23 tysiące, no to pokazuje, że jest problem. Bo, a mamy przecież tyle instytucji,
tyle ustaw, które gdyby uruchomić, gdyby należycie działały, to nie powinno dojść do takich drastycznych sytuacji. I wreszcie ten ostatni element, taki wysublimowany z tej grupy, to jest odbieranie dzieci ze względu na tylko i wyłącznie na złe warunki ekonomiczne. Dzisiaj w Sejmie odbyła się w tej sprawie Komisja Kontroli Państwa i przy okazji rozmowy o asystencie rodziny, na ile powinien ingerować, na ile nie, czy jest nadzorcą, czy ma jednak pomagać, tak, w funkcjonowaniu rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że dowiedzieliśmy się, i dobrze, że wreszcie, bo to też zabiegaliśmy, głośno o tym mówiliśmy, że ani minister pracy i polityki społecznej, ani minister sprawiedliwości w tym zakresie nie prowadzi statystyki. Nie prowadzi oficjalnej statystyki, ile takich dzieci właśnie ze względu na warunki, złe warunki ekonomiczne zostało odebrane. My możemy tylko na podstawie doniesień też medialnych, o których często ostatnio jest mowa, domniemywać, że jest sporo. Od tego półrocza, taką mam dzisiejszą informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, będziemy to monitorować i tego tematu nie odpuścimy po wyborach. Dopiero będzie prowadziło szczegółową statystykę w tym zakresie. No to są dzieci, to jest ich przyszłość, to jest jedyne orzeczenie, które może zaważyć na losie tego dziecka, a więc też i przyszłości rodziny tego dziecka. Zatem ta sytuacja jest niezwykle ważna, problem jest głęboki, problem rekwalifikacji, czyli możliwości powrotu do rodziny biologicznej. Ta sprawa jest bardzo poważna, moim zdaniem skrajnie zaniedbana, więc tych problemów jest bardzo dużo. Więc praworządność, stosowanie prawa w stosunku do rodziny, ale co do tych rozwiązań jeszcze centralnych, mówiliśmy o tym i warto o tym powiedzieć, że jeżeli państwo mówi, że moim priorytetem, czy władza mówi, moim priorytetem jest rodzina i polityka prorodzinna, bo to jest piękne hasło, prawda? Chwyta, chwyta. Tylko zobaczmy, jakie to ma przełożenie i to jest niezwykle ważne, na budżet państwa. Jeżeli w budżecie państwa brak jest takiego działu jak rodzina w kwalifikacji budżetowej, a tak jest teraz, właśnie teraz, nie ma takiego działu jak rodzina, chociaż była taka inicjatywa, oddajmy tutaj sprawiedliwość, w 2009 roku, czyli za rządów obecnych, podjęta przez ministra pracy i polityki społecznej, ale minister finansów, pan chyba ówczesny Rostowski, niestety nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, a był to, przypomnijmy, rok rodziny. Czyli tu po owocach, prawda, nie po obietnicach, tylko po owocach ich poznacie, więc tym owocem jest brak takiej części w ogóle budżetowej. Okazuje się, że brak koordynacji, tak jak pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli, jednego koordynatora, bo to wszystko, tak jak mówię, rozrzucone jest po kilku aktach, kilkudziesięciu właściwie aktach prawnych, kilku ministrów za to odpowiada, brakuje koordynatora i dobrego planu, a jeszcze o dalszych planach, w których nie ma rodziny, zabrakło rodzina, powinna być rodzina, tak jak wieloletni plan finansowy państwa, czy narodowe programy zdrowia, o tym będziemy mówić, bo to, czy program budownictwa mieszkaniowego, prawda, taki ważny jakby sygnał, wspieranie państwa, wspieranie samorządów przez państwo w zakresie tego budownictwa, no pewnie by sobie tutaj świetnie samorządy, bo jest taka potrzeba, czy pewnie koledzy tutaj samorządowcy powiedzą. Mnie o tej kwestii też mówił wiceburmistrz Sanoka, pan Urowski. Ale pani poseł, bardzo ważna kwestia. Pani poseł dotyka budżetu, tak? Więc samorządy też stoją przed budżetami teraz. No i wiemy, że te pieniądze, które są potrzebne samorządom, wpływają z ich własnych środków, które posiadają, ale też potrzebne są na to środki centralne. Więc tutaj o tym też warto pamiętać i wziąć to pod uwagę. Jeżeli jesteśmy przy tej kwestii sądów, które pozbawiają dzieci ich naturalnego środowiska, jakim jest rodzina, to takie pytanie, czy byli państwo kiedyś w mieszkaniu, w domu jakiejś rodziny, gdzie latały muszki? Wiem, o jakim przypadku ojciec mówi. Owocówki, albo, tak? Albo, że mieszkanie jest niezbyt duże. Tak, to jest kuriozum, że z tego to był powód, dla którego pozbawiono dzieci ich naturalnego środowiska, czyli rodziny. Rodzicom odebrano dzieci. Teraz też często mówimy, bo rozmawiamy dziś o rodzinie. Jeżeli dziecko uskarża się na rodziców, z różnych racji, bo może tęskni za czymś nowym, bo jest szybciej wyedukowane w jego prawach, które ma, i znam to z autopsji, rozmowy z dzieckiem 10-letnim, które jest w stanie wyrecytować na pamięć, to rodzice zostaną pozbawieni praw rodzicielskich,
A to samo dziecko w tej samej szkole nie jest wyedukowane w matematyce, w jakimś tam innych rzeczach. Tego nie cierpi, a to akurat lubi. I teraz moje pytanie, czy kwestia, której dotykam, polega na tym, że jeżeli bardziej ufamy dziecku i ono jest dla nas autorytetem, który to autorytet dziecka opisuje sytuację rodzinną i zabieramy rodzicom dziecko, bo zweryfikowaliśmy muszki, owocówki, zbyt niski metraż, niewygodne łóżko na przykład i coś tam jeszcze. I teraz dziecko trafia do rodziny zastępczej albo trafia do domu dziecka. Czy temu samemu dziecku jesteśmy w stanie uwierzyć, że jemu jest gorzej w rodzinie zastępczej albo w domu dziecka i chce wrócić do domu? No ta ścieżka już nie jest tak prosta i nie jest przewidziana. Nie, no dotknął ojciec fundamentalnego problemu, mianowicie właśnie kwestii podejmowania decyzji przez organy państwa, a mamy dwa takie organy, nie wiem czy ojciec wie, bo dzisiaj może odebrać dziecko również pracownik socjalny. Nawet nie musi zostawić pokwitowania, bo kiedyś tak było, jak było odebranie dzieci jeszcze przed wejściem w życie ustawy, to trzeba było najpierw rodzicowi doręczyć postanowienie sądu, na które przysługiwało mu zażalenie i dopiero potem wykonać czynność. Ta ustawa poszła na tyle, powiedzmy w cudzysłowie, do przodu, że dzisiaj właściwie może odebrać urzędnik bez pokwitowania, później sąd potwierdza te kwestie. I tu jest, dotykamy innego jeszcze problemu, ojcze, przygotowania kadr, bo jeżeli rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u poszedł nawet tak daleko, że w ustawie o ustroju sądów powszechnych, chyba w 2009 roku z mocą wejścia 2011 roku, dopuścił możliwość likwidacji wydziałów rodzinnych, wrzucenia tej kwestii, takiego orzekania do wydziałów cywilnych, które są zakorkowane, zapchane, prawda? A więc nie poszedł w drugą stronę, co postulowaliśmy, żeby sędziowie rodzinni naprawdę byli jeszcze, oprócz tego, że mają świetnie znać prawo, tak, ale powinni umieć czytać akta. Bo co to znaczy czytać akta? A więc znać podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, psychologii rozwojowej dziecka, pedagogiki, różnych innych zjawisk, które pomogą mu w dobrej diagnozie i w podjęciu dobrej, właściwej decyzji. Czy ja nie pochopnie, aby podejmuję tę decyzję, bo wystraszę się jakimiś mądrymi, prawda, słowami, których może nie do końca, ja tu nie posądzę, bez wielu bardzo dobrych sędziów rodzinnych, którzy jak gdyby oddalają tę decyzję i starają się tą decyzję ważyć. Ale jeżeli w grę wchodzą muszki, owocówki, ojcze Benedykcie, bądź za mały metraż, tak, czy jakieś... Pamiętam płaczącą matkę, której zabrano dzieci, zresztą z jednych z tych dzieci, to ona mówi, że ja tu na tym łóżku razem spaliśmy, no przecież to jest coś zdrożnego, ale przecież za tymi dziećmi muszą pójść środki, pieniądze określone. One idą do rodziny zastępczej, czy do rodzinnego domu, czy do innego domu. Dlaczego dziecka. Nie idą do tej rodziny? I teraz właśnie, jeśli, powtarzam jeszcze raz, tym zastrzeżeniem, ojcze, jeśli nie ma dysfunkcji takiej, która zagraża życiu czy zdrowiu tego dziecka. To jest oczywiste i to wszyscy jako rozumni ludzie wiemy. Ale jeżeli tylko jest to, że no, w sposób niezawiniony matka, ojciec nie mogą znaleźć pracy, no to przecież to jest opresja państwa. I w tym przypadku właśnie tu jest ważne takie działanie ministra sprawiedliwości, ministra pracy i polityki społecznej, premiera, który będzie umiał tutaj mądrą ręką poprowadzić te kwestie, żeby te kadry naprawdę szczegółowo przygotować. I to jest możliwe, to jest do zrobienia, to nawet nie wymaga wielkich aktów prawnych, tylko determinacji na przykład ministra sprawiedliwości, żeby takie szkolenia się odbywały i żeby wizytacje tutaj w tym zakresie były naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe, bo tu chodzi o życie i zdrowie psychiczne przyszłości tych dzieci, naprawdę. To jest mega ważne. Ważne, z czego dotykamy. A proszę zobaczyć, ile tysięcy jest tych orzeczeń. I jeżeli to pododajemy, bo przecież te dzieci nie kończą następnego dnia 18 lat. W ostatnich 5 lat to jest ponad 100 tysięcy. Tak, tak. I te dzieci zazwyczaj, one wiele lat już przebywają. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem kuleje proces rekwalifikacji, czyli to jest, ja Państwu wyjaśnię, to jest taka czynność, którą powinien podejmować zespół interdyscyplinarny. My mamy nawet 6 narzędzi, tylko pytanie, czy my je rzeczywiście w praktyce wykorzystujemy. Czy te wszystkie instytucje już tak właśnie nie okrzepły, nie obrosły w tym wszystkim, a dziecko, no to jak się coś dzieje, to przecież dlaczego? Ja muszę mieć spokojny sen, prawda? Więc no, ja to nazywam na to takie potrzeby do dyskusji i dyskutuję tutaj jako żywo, że to jest takie odebranie prewencyjne. No nie może tak być. I teraz ta ilość tych dzieci, to postępowanie rekwalifikacyjne, ono powinno być bardzo szczegółowe i jeszcze w tej chwili uważam,
przez dobry organ, na przykład Najwyższą Izbę Kontroli, albo może poprosimy jakiś instytut, który by to zbadał, badanie aktowe zrobił, czy jest sprawdzane i czy jest praca nad rodziną, tak żeby te dzieci mogły wrócić jak najszybciej do rodziny biologicznej, bo to jest możliwe, takie systemy są na świecie w wielu krajach, prawda? Oczywiście to jest bardzo trudne, bo tam, gdzie jest skrajna, powiedzmy, dysfunkcja, patologia, to jest bardzo trudne, ale w wielu przypadkach, z tego co wiem, naprawdę jest to możliwe, tylko wymaga to pomocy, wsparcia, korekty i powołuje jest się możliwe. Pani poseł na raport Najwyższej Izby Kontroli. Czy jest szansa, by raporty Najwyższej Izby Kontroli były wiążącymi dla rządu? No właśnie, bardzo dobre. W ogóle te raporty, pomijmy to ostatnie zdarzenie, ale jednak szeregowi pracownicy, ja jestem pod wrażeniem tych kontrolerów i wniosków ich bardzo fachowych, warto to czytać. Tam są postulaty de lege ferenda, czyli postulaty dla prawa. Czyli to, co rzeczywiście, gdyby każdoczesny premier wziął to do ręki, to ma właściwie mapę luk w prawie, mapę instytucji, których gdzie trzeba poprawić, co poprawić w prawie, żeby one funkcjonowały dużo lepiej na przykład, prawda? Albo nawet jeśli nie poprawiać prawa, no to spowodować, jeśli coś działa źle, na zasadzie zwykłego zarządu, prawda? I w tej sytuacji one będą działać, będzie mądry gospodarz, mądry minister, mądry premier, absolutnie jest w stanie bardzo szybko zadziałać po takiej diagnozie. I teraz dzisiaj my, procedując nad tymi dokumentami Najwyższej Izby Kontroli w Komisji Kontroli Państwowej, mamy takie poczucie, no dobrze, wysyłamy dezyderat do ministra, minister odpowiada, najczęściej musieliśmy dopytywać jeszcze, albo jeszcze raz prosić, bo odrzucaliśmy odpowiedź na dezyderat. Czyli to jest taka trochę praca sobie a muzą. A gdyby wziąć pod uwagę tą bardzo dokładną diagnozę, co państwo boli w tym zakresie, a w sprawie rodziny mamy druzgocącą diagnozę. W sprawie koordynacji tutaj w spraw wspierania rodziny, ona jest naprawdę druzgocąca. Począwszy od tego, że nie mamy strategii, mimo iż dużo o tym się mówi. No, ostatnie raporty NIK-u ukazywały ostatnie lata. No, tak, a kończywszy na tym, że nie ma w budżecie, nie ma w Narodowym Planie Zdrowia, prawda, a to jest po prostu kompleks cały. Pomoc mamom, młodym mamom, które urodzą dzieci. Proszę zobaczyć, to jest problem ostatnio wybrzmiewający mocno i trzeba go podkreślić. Młodym matkom, które bardzo często z powodów różnych zdrowotnych, najczęściej wahań hormonów czy różnych, tuż po urodzeniu dziecka zapadają w depresję. To jest dzisiaj problem. I ja się pytam, czy w Narodowym Planie Zdrowia, prawda, ochrony zdrowia psychicznego, czy jest dostateczna ilość środków, żeby takim młodym mamom natychmiast, w ogóle rozpoznać, tak, i pomóc jak najszybciej, żeby mogły dochodzić do siebie. To jest możliwe, tylko jest potrzebny ten czas, ale i wrażliwość państwa i środki na to. To jest dzisiaj bardzo duży problem przy takim pędzie cywilizacji i tym, co się dzieje. Więc tych problemów, ojcze, jest dużo, tylko pokazujemy, że można je rozwiązać albo prawem, albo poprawą stosowania prawa, dobrym zarządem, mądry premier, mądry minister i jeden koordynator i myślę, że czyli raporty NIK-u powinny być wiążące. Absolutnie powinny być wiążące. Ja zresztą możecie państwo zajrzeć w internecie na protokoły z posiedzeń, gdzie nawet wręcz wymuszaliśmy, żeby pokazano nam, czy te postulaty de lege ferenda są realizowane i przez którego ministra są realizowane, a przez którego ministra nie są realizowane. Bo to obecnie panująca nam władza zniosła ten zapis, że raporty NIK-u są wiążące. I szkoda, bo mało tego, w ogóle osłabiona została rola Izby, jeśli idzie o ustawę samą i rangę, to wiemy. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład Najwyższa Izba Kontroli, która jest organem kontrolnym, konstytucyjnym, która naprawdę miała bardzo dobrą, czy ma bardzo dobrą opinię, pomijam obecnie to co się działo, to każdy sobie rozsądzi, ale na przykład ustanowiono w tej ustawie, że ta Izba podlega kontroli zewnętrznego podmiotu, nie wiem, czy państwo wiecie. Zewnętrzny podmiot kontroluje. Ostatnio zapytaliśmy, ile taka kontrola kosztuje, niebotyczne pieniądze z budżetu kancelarii, chyba bodajże Sejmu są wydawane. I to chodziło też o to, żeby no, obniżyć jakby rangę, żeby osłabić kontrolę państwową. Osłabić tą kontrolę w sytuacji, kiedy ona kontroluje, jak są wydatkowane źródła, jak są wydatkowane środki. I to nie tylko pod względem rachunków, prawda, czy
słupków, które się zgadzają, ale właśnie pod tym względem, czy jest realizowany plan polityka państwa w zakresie polityki prorodzinnej. No mamy tutaj na, można powiedzieć, dokładnie 115 stronach. Nie. To źle. Tutaj jest, nie ma spójności i tak dalej. Koordynatora nie ostatnie, ma. Ostatnie tak zdanie dalej, tak przy tych kwestiach i już prosimy pan Maciej Szota i pan Mariusz Kałużny. Często pojawiało się takie zdanie na przestrzeni ostatnich 8 lat, że władza, która objęła swoje panowanie w 2007 roku, niszczy to wszystko, co zostało wypracowane przez nas podczas dwudziestolecia międzywojennego w zakresie gospodarczym. No, Najwyższa Izba Kontroli to również dziedzictwo i osiągnięcie dwudziestolecia międzywojennego. Pozostała jeszcze ona do zniszczenia już totalnego, bo osłabienie to już stwierdziliśmy. Jeszcze zostały lasy państwowe. A teraz można do tego wszystkiego przy dzisiejszym temacie powiedzieć, że ostatnimi laty najbardziej niszczona jest rodzina. O tym rozmawialiśmy akurat z panem Mariuszem Kałużnym, ale porządek zachowajmy. Pan Maciej Szota. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem z panią minister Beatą Kempą w programie, bo naprawdę bardzo szczegółowo na temat raportu NIK-u tutaj się wypowiada. Ja z kilka aspektów, z perspektywy samorządowca, patrząc na rodzinę od początku, tak, czyli małżeństwo, które ma problem w Polsce z mieszkaniami. Później jest kwestia, wiadomo, pracy, utrzymania rodziny i decydowania się na dzieci. Tutaj samorząd pod tym względem, no, patrząc na Bydgoszcz, ponad 1300 rodzin czeka na mieszkania socjalne w takim dużym mieście jak Bydgoszcz. W Inowrocław, z którego pochodzę, też 300-400 osób, rodzin w kolejce. Jak mają się rozwijać, jak mają być dzieci, jeśli nie ma domu, tak? Nie mówiąc już o pracy, bo nasze województwo kujawsko-pomorskie jest na szarym końcu pod tym względem. Tylko panie Maciu, często te rodziny czekają na mieszkania socjalne, ponieważ nie mają pracy. Tak, tak, dokładnie. To się wiąże jedno z drugim. To nie są ludzie, wiadomo, którzy mają dwie lewe ręce albo są jakoś ułomni. Często są ułomni, dlatego że nie mają, ułomni w cudzysłowie tutaj, dlatego że nie mają pracy. Tak, to jest, no i to patrząc ogólnie na rodzinę, to są dwa takie podstawowe problemy na początku. Ale później jak się pojawiają dzieci, to brakuje tego dofinansowania i wsparcia finansowego dla tych dzieci. Dlatego w naszym programie mówimy o tych 500 zł, które są potrzebne do tego, żeby ta rodzina mogła chociaż w minimalnym stopniu funkcjonować. Podwyższenie kwoty wolnej. Tak, też, podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To są takie rzeczy, o których trzeba w zasadzie zacząć i o których nie można zapominać. Ale z perspektywy samorządu potem dziecko trzeba wysłać do żłobka, bo jeśli rodzice mają pracować, a musi obecnie dwójka rodziców pracować, żeby utrzymać rodzinę, to tutaj samorządy są pozostawione same sobie. One są finansowane tylko przez gminy. Nie ma żadnej dotacji, nie ma żadnego wsparcia z państwa na żłobki. W samej Bydgoszczy ostatnio powstało 14 przedszkoli, patrząc na ostatnie 4 lata, ale ani jeden żłobek. Podobnie to wygląda w Inowrocławiu, bo samorządów po prostu nie stać. A już powiedzmy o gminach wiejskich, no to nie ma szans w ogóle na żłobki. Bo skąd brać na takie... A pamiętasz, jak odtrąbiono sukces w postaci ustawa żłobkowa, ja tego nie zapomnę, tak? Tak. Wszystkie remedium na wszystkie problemy. Tylko żłobków nie ma. Tylko właśnie. Tylko mamy przykład, program jak jest jak piękny, to ale żłobków prawie. Nie ma. Tak, tak. Tak, ale przy tej kwestii musimy powiedzieć też i zastanowić się nad tymi rodzinami, które chcą, czy to matka, czy to ojciec, chcą pozostać ze swoim dzieckiem i pełnić funkcję wychowawczą względem dziecka. I czy im powinno tak przysługiwać jakieś świadczenie. No, dlatego mówimy o tych 500 zł na każde dziecko, że tak, to jest w ogóle no minimum takie do funkcjonowania. Potem ja brakuje wspomnę, że wtedy było ryzyko, cała ta ustawa żłobkowa, ten szum taki, podejrzenie, że państwo chce wydrzeć dzieci rodzicom jak najwcześniej, by je zindoktrynować po prostu. To samo mieliśmy z 6-latkami. To był jeden, może już teraz zapomniany argument, ale ten argument brzmiał właśnie w ten sposób. Jak najszybciej pozbawić rodziców opieki nad dziećmi, wychowania, kształtowania, bo my to zrobimy lepiej. W żłobkach, w szkole od 6 roku życia. Potem damy bądź nie damy im pracę, jeżeli nie u nas, no to
i mamy gdzieś umowę jakąś pod stołem z Anglią, Francją i Europą Zachodnią, z Unią Europejską, że ten kapitał ludzki, o którym rozmawiamy, im sprzedamy, podniesiemy wiek emerytalny i po prostu trzymamy ludzi za gardziel pod ścianą. Tak, jeszcze jest kwestia przedszkoli, bo to są akurat dotowane przez państwo subwencje, to są, jeśli chodzi o przedszkola, szkoły i gimnazja, i szkoły średnie. W wielu miejscowościach przedszkola były w ostatnim czasie likwidowane ze względu na niż demograficzny. Jeśli tutaj mówimy o rozwoju rodziny w małych gminach, no to jeśli trzeba dowieźć dziecko, nie wiem, 10 km, 15 km, no to kogo na to stać? A obowiązek później szkolny się pojawia. Szkoły gminne, subwencje pokrywają w zasadzie 70-60% wydatków, jakie ponosi samorząd na utrzymanie szkoły. 40%, 30% często samorządy muszą znajdować w swoim budżecie, czyli z pozostałych środków, które dostają z podatków, i wiele gmin mniejszych musi z tego rezygnować. I potem dzieci muszą być dowożone. Nie ma małych szkół blisko miejsca zamieszkania, tylko są większe molochy i wychowanie później jest trudniejsze w takich szkołach. Wiadomo, ważne też sprawą są dziadkowie, tak? Jeśli podnosimy wiek emerytalny do 67 lat, no to zabieramy 2 lata możliwości wspierania swojej rodziny właśnie, żeby nie było trzeba wysłać do żłobka, żeby mógł ktoś się zaopiekować. Ja tylko wejdę w zdanie, przypomnimy kwestię, o której mówiliśmy w pierwszej części, części telewizyjno-radiowej, a mianowicie, że brak pracy dla tych, którzy są powyżej 50 roku życia i brak pracy dla tych, którzy są tuż po studiach, czy tam do 25 roku życia. I dobrze, że Macieju mówi o dziadkach, bo instytucja dziadka to zastępuje teraz i babci, zastępuje często wychowawczy, opiekuńcze, jeżeli chodzi o świadczenia, bo się babcia i dziadek dzielą rentą i emeryturą z dziećmi, zastępuje instytucje niańki, żłobka, przedszkola, dodatkowego nauczyciela. Tak, tak funkcjonuje. Jeśli nie dofinansowujemy przedszkoli i żłobków, no to dajmy chociaż możliwość dziadkom, żeby wychowywali. Tak? A tutaj nasz rząd w zasadzie, znaczy nasz rząd, rząd Platformy Obywatelskiej powoduje, że... Rząd w naszym kraju. Rząd w naszym kraju, tak, Platformy Obywatelskiej. Miejmy nadzieję, że po wyborach się zmieni i będzie to rząd prawicowy. I jeszcze ważna kwestia dla mnie, taką, którą wychwyciłem, to jest zachęta do większej ilości dzieci, bo tego brakuje. Zazwyczaj mamy rodzinę 2+1 i to często rodzice decydują się dosyć późno. Ja rozmawiałem nawet z dobrze sytuowanymi osobami i one nie ma żadnych programów prorodzinnych zachęcających do tego, żeby tych dzieci było więcej. Często ludzie wybierają wygodę. Jakby nawet jak mają lepszą sytuację materialną, to wybierają wygodę i jedno dziecko, ale za granicą moi rówieśnicy wyjeżdżają i rodzą więcej tych dzieci. Więc też można, to nie wynika z tego, że oni nie chcą, tylko po prostu nie ma warunków tutaj, które powinniśmy tworzyć. I tutaj właśnie ten raport NIK-u odkrywa te wszystkie rzeczy, które należałoby zrobić i wprowadzić jak najszybciej. Bo nie będzie silnej Polski, nie będzie silnego naszego państwa, jeśli nie będzie silna rodzina, jeśli nie będzie tego wsparcia, nie będzie opieki rządu, opieki rządzących. Te problemy tutaj z perspektywy, razem z Mariuszem Kałużem, możemy powiedzieć, że z perspektywy gminy w zasadzie wszystkie obowiązki dotyczące ochrony rodziny, czy wsparcia rodziny są pozostawione gminom. Miejskie ośrodki pomocy społecznej, które wspierają już w tych trudnych sytuacjach, jak już jest, czy osoby starsze, czy dzieci w rodzinie. Tak samo jeśli chodzi o szkoły. Żłobki są całkowicie pozostawione samorządom i wtedy ich jakość też jest różna. Musimy to powiedzieć też szczerze. Jeśli chodzi o przedszkola, to często przedszkola są zamieniane w mniejszych gminach ze względów finansowych na punkty przedszkolne i tam są też trochę niższe standardy. To, o tym też trzeba powiedzieć, bo jeśli mamy pewien standard w przedszkolach, to punkty przedszkolne mają trochę mniejszy zakres swojego działania, są pod trochę mniejszą kontrolą, są zazwyczaj prowadzone w inny sposób. Nie są złe, ale nie zawsze znajdują się pod taką ochroną, jaką powinny się znajdować. Wsparcie, bo właśnie mówimy o tym, żeby przedszkole były jak najbardziej dostosowane do dziecka, ale jeśli musimy wieźć 15 km w mniejszych miejscowościach, 10 km dziecko małe do przedszkola, tracimy na to pół godziny czasu, to wydaje się niepotrzebne, a i powinno być bliżej. I ważna kwestia dotycząca 6-latków. Są dzieci zdolne, to musimy powiedzieć, które się nadają. I to zawsze można było wysłać trochę wcześniej dziecko do przedszkola po rozmowie z psychologiem.
ale jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy mają małe dzieci, oni sami nie są przekonani do tego, czy ich dziecko w wieku 6 lat jest gotowe do tego, żeby trafić do szkoły. Zamiast spędzić czas na wychowaniu w domu z rodzicami, wyrywa się już je w zasadzie bardzo wcześnie do przedszkola, trafia później do szkoły. Pozostawmy to jednak rodzicom, cofnijmy się trochę o krok i myślę, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości i wspólnej koalicji prawicowej ten stan cofnie, bo to jest taka pierwsza podstawowa sprawa. Dajmy możliwość, ale no, to nie powinien być obowiązek. Na pewno nie powinno się badać dzieci, które chcą rodzice, żeby wysłane później, tylko raczej powinno się badać te dzieci, które trafią wcześniej. I to powinno być na pewno po konsultacjach z rodzicami. Pan Maciej Szota, samorządowiec z Inowrocławia. No, najtrudniejsze zadanie przed panem Mariuszem Kałużnym, bo tak na samym końcu w tej kwestii polskie państwo i prawo względem rodziny. Jeszcze tylko nawiążę do tego, co mówił przed chwileczką pan Maciej Szota, a mianowicie o dzieciach i poczuciu bezpieczeństwa rodzin. To, że w Polsce rodzice nie chcą podjąć tego trudu rodzicielskiego, na to jest wiele przyczyn i wiele tutaj ich lęków. To, że na Zachodzie te same osoby podejmują rodzicielstwo w większym wymiarze dzieci. Jest to poczucie bezpieczeństwa, związałbym jeszcze z jedną rzeczą. Zwróćmy uwagę, i to mówią nasi katecheci, księża, którzy uczą lekcji religii, zwłaszcza w tych klasach młodszych. Dziecko teraz jest zajęte od 8 rano, często do 20. I to w wieku 9, 7, 12, 13 lat. Dlaczego? Bo rodzice, patrząc na to, jak oni żyją, ile muszą mieć, że tak powiem, fachów w swoich dwóch dłoniach, na 10 palcach, mówią, to dziecko musimy przygotować do życia. Czyli pływanie, taniec, język, jeden, drugi, jakieś dodatkowe zajęcia. Czy to wynika tylko i wyłącznie z tego, że rodzice mają podwyższoną ambicję, by dziecko było omnibusem i takim gigantem? Często nie. Często to jest zabezpieczenie tego dziecka na przyszłość. Żeby w przyszłości już znało języki, żeby już było wszechstronnie przygotowane, było obowiązkowe, że często ze względu na sytuację i brak poczucia bezpieczeństwa naszego wewnętrznego i bezpieczeństwa tego finansowego, staramy się zrobić z dziecka omnibusa, pozbawiając go dzieciństwa. To tylko moja taka refleksja po rozmowach z katechetami i po rozmowach no, z rodzicami, którzy mówią, no moje dziecko, słuchaj, tu, od rana do wieczora ono ma i musi mieć jakieś zajęcie. Pan Mariusz Kałużny, radny miasta Chełmży. Tak, dziękuję bardzo. Z tej tutaj rozmowy, w pierwszej części i w drugiej części, tak naprawdę, jakbyśmy ogólnie na to spojrzeli, to wynikają problemy natury cywilizacyjnej. Dlatego w naszym kraju, powtarzam, w naszym kraju, potrzeba, sądzę, takich ludzi, którzy będą całościowo spoglądać na problemy rodzinne. Bo mówimy tak tutaj o społeczeństwie, o problemach społecznych, o problemach gospodarczych, o problemach oświatowych, prawda? A tu trzeba zupełnie pójść inną drogą. Zupełnie inną drogą niż Platforma Obywatelska. Idzie, trzeba zmienić kierunek i trzeba patrzeć na problem całościowo. Dlaczego ja na przykład współpracuję z poseł panią Beatą Kempą? Bo gdy są ustawy szkodliwe, tak? Dla człowieka, dla rodziny, te fundamentalne sprawy, to zawsze w Sejmie przemawia pani poseł Beata Kempa, zawsze w telewizji widzę broni tych wartości pani poseł Beata Kempa, za co też tutaj dziękuję. W pierwszej części mówiłem dużo o godności człowieka, o godności rodziny. Teraz chciałbym powiedzieć bardziej o stabilizacji, bezpieczeństwie, bo myślę, że to są też takie słowa kluczowe dla naszych rodzin. Dlaczego my, PiS i Zjednoczona Prawica, proponujemy to, co proponujemy. To nie chodzi o to, że 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko załatwi zaraz problem, tak? Ale to jest krok do tej stabilizacji, którą rodziny potrzebują. Czyli państwo się ze mną umawia, że przez pewien okres czasu na dziecko będzie dawało mi określoną sumę, prawda? Mówię, to nie załatwi wszystkich problemów, ale sprawi, że na pewien czas w pewnym obszarze będę się czuła bezpiecznie, czy czuł bezpiecznie. Jak się porozmawia z młodymi małżeństwami zwłaszcza, bo i ze starszymi też, chociaż starsze małżeństwa, pokolenie moich rodziców ma ten plus, że oni przeżyli naprawdę trudne czasy, niejedno już przeżyli i sobie radzili, prawda? Nasze młode pokolenie
tak jak często się mówi, pokolenie oszukanych. Mówili że nam, że mamy się kształcić, a wszystko osiągniemy. Młode pokolenie się wykształciło, ale tak naprawdę nie można nigdzie pracy znaleźć. Nasze pokolenie jest narażone na wiele niebezpieczeństw, dlatego ta stabilizacja bezpieczeństwa jest potrzebna, zwłaszcza kobietom. Jak się kobiet zapyta, tak, to ona potrzebuje tej stabilizacji bezpieczeństwa, żeby mąż zarabiał, żeby ta pensja była pewna. Dlatego proponujemy te 500 zł. Idąc dalej, umowy zlecenie. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy dostają umowy zlecenie przedłużane co miesiąc. Po prostu to podpisywane co miesiąc. To jest oszustwo, oczywiście. Ale to jest taka sytuacja, że tak, nie można myśleć dalej perspektywistycznie, nie można wziąć kredytu, nie ma się zdolności kredytowej, prawda? Mieszka się gdzieś w wynajętych mieszkaniach, za które się płaci ogromne pieniądze. Co dalej? Taka udręka psychiczna, ja rozmawiam z tymi ludźmi. No przychodzi po 20 każdego miesiąca, to ja mam 10 dni wyjęte z życia, bo ja przez te 10 dni myślę, czy oni mi podpiszą, czy oni mi przedłużą, czy oni mi nie przedłużą. Następna kwestia, dlaczego my proponujemy obniżenie tego wieku emerytalnego, prawda? Jedna kwestia to jest taka, o której się mówi, żeby człowiek nie pracował, prawda, do śmierci czy do później starości, ale też ta kwestia, o której tutaj powiedział Maciej Szota, nie? Instytucja dziadków. No kiedy mają rodzice pomóc swoim dzieciom w pilnowaniu wnuków, jeśli będą musieli pracować, bo sami nie będą mogli się utrzymać. Ja mam to szczęście, że mam blisko swoich rodziców i mama moja pomaga mi w wychowaniu moich dzieci, w opiece, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale te problemy, o których tutaj mówimy, to tak jak mówię, to są problemy bardzo szerokie, cywilizacyjne. A jeśli te wszystkie prądy neomarksistowskie, te lewicowe prądy dochodzą do głosu, to mamy po prostu kraj absurdów. Jeśli zdrowy rozsądek schodzi na bok, jeśli zapomina się o naturze człowieka, to się dochodzi do absurdów. Czyli dzisiaj nastoletnia dziewczyna może kupić pigułkę po, a nie może kupić drożdżówki w szkole, prawda? No to teraz ciężko komentować, ciężko się do tego wszystkiego odnosić. Także dużo pracy przed nami, wierzę, że podołamy i wierzę, że kierunek rodziny to jest słuszny kierunek na najbliższe dziesięciolecia. Polskie państwo i prawo względem rodziny, o tym dziś rozmawiamy. Naszymi gośćmi poseł Beata Kempa, Michał Wójcik, Maciej Szota, Mariusz Kałużny, pani poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Maciej Szota, samorządowiec z Inowrocławia i Mariusz Kałużny, radny miasta Chełmży. Państwo reprezentują Solidarną Polskę w Zjednoczonej Prawicy. 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa. 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i z telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz zawsze. Pozdrawiam ojca i gości w studio. Chciałbym się z kim mamy przyjemność? Marek z Torunia. Prosimy, panie Marku. Chciałbym się dowiedzieć również o emeryturach. Ja na przykład chciałbym, żeby była zmieniona ustawa o latach nieskładkowych, ponieważ jest teraz służba wojskowa zawodowa, a była przecież zasadnicza obowiązkowa. I na przykład na moim przykładzie byłem 3 lata w marynarce, później złapał mnie stan wojenny i nie było poboru, więc mam 4 lata wyjęte z życiorysu. I osoby, które mogły nie pójść do wojska, mają te 4 lata do przodu. A teraz na przykład wszyscy żołnierze zawodowi mają ulgi i mogą wcześniej pójść na emerytury, mają różne deputaty, a my na przykład nie mamy 4 lata do tyłu. I chciałbym się właśnie poprosić, że jeśli będzie wprowadzana ta ustawa, również na tą sprawę wziąć pod uwagę, żeby zlikwidować te 4 lata, 3 lata lub 2 lata nieskładkowe. Dziękuję Panie Marku, z Bogiem. Marku, dziękuję. Tak,
myślę, że ojcze, tak, tak jak najbardziej. Ten problem, który pan pokazał, w ogóle generalnie otwarcie tej ustawy, tak, czyli nie tylko kwestia samego wieku, ale też przy tej okazji przecież rozmawialiśmy też o okresach nieskładkowych, jeśli chodzi o kobiety, prawda, więc to też jest jakby problem, łączy się z pańskim problemem. Będzie musiał nowy minister pracy i polityki społecznej podjąć takie wyzwanie. Natomiast panie Marku, zawsze, bo ja, nie powiedział pan, no bo nie ma takiego obowiązku, ile pan ma lat, bo być może jeżeli pan jest dzisiaj przed taką właśnie decyzją, czy przejść na emeryturę, czy nie, czy wielu ludzi, ja to dzisiaj polecam bardzo chętnie, to w ramach tego stosowania prawa, ojcze Benedykcie, jeżeli się nie zgadzamy z decyzją na przykład ZUS-u, tak, z decyzją, to warto się odwoływać, do końca, warto się odwoływać do sądu, bo czasami rzeczywiście to orzeczenie jest na korzyść, mimo iż dwukrotnie czy trzykrotnie nie było po naszej myśli. Tak, żeby to dokładnie przepatrzyć, żeby nam żadne świadczenia tutaj wypracowane nie przepadły. Ale z tym wiąże się jeszcze jedna kwestia, przy okazji jak jestem przy słowie, też dziękując tym moim młodym, ja chcę powiedzieć przyjaciołom, bo my pracujemy tu już od 4 lat i z Michałem Danem mi było pracować i często bywałam i mogłam wreszcie poznać piękny Śląsk, Katowice i wszystkie okolice, ale i też młodzi chłopacy, którzy i Maciek Szota, i Mariusz Kałużny, bardzo, bardzo prężni, młodzi, ale naprawdę prężni, zresztą z sukcesami, bo w samorządzie naprawdę zdobyć mandat, to nie jest taka prosta sprawa. Naprawdę trzeba się dać poznać, bo ludzie najbliżej, prawda, jednak znają i wtedy doceniają. To dotknęliście bardzo ważnego elementu, mianowicie kwestii owych świadczeń i co z tymi świadczeniami. Co my możemy zrobić? Otóż ja uważam, i też rozpoczął o tym tą dyskusję ojciec Benedykt. Mówił o żłobkach, o tym, że te dzieci, że to być może była też taka akcja, żeby jak najszybciej te dzieci dać tutaj pod kuratele państwa. Ale jest projekt ustawy w polskim parlamencie i trzeba będzie go podjąć w nowej kadencji. Mam taką nadzieję. Nie wszystko też da się, powiedzmy sobie szczerze, od razu zrobić, ale taka powinna być strategia, że w dalszej kolejności w momencie, kiedy ten wiek obniżymy emerytalny, zastanówmy się, czy nie wprowadzić takiej zachęty kolejnej, żeby właśnie rodziły się dzieci, bo rodzina, no to jest właśnie problem demografii, prawda? Zakładamy rodzinę, ale czy decydujemy się właśnie na to, co jest największym kapitałem każdego państwa, czyli młode pokolenia? Otóż może zawód mama. Proszę, a kto powiedział, że kobieta tylko i wyłącznie może realizować się w pracy zawodowej? Przecież ona się może świetnie realizować w domu. To dlaczego, jeżeli na przykład niech państwo wreszcie stanie się mecenasem rodziny, prawda? Niech będzie mecenat rodziny, inwestowanie w rodzinę. Redefiniujmy w ogóle, nie wsparcie, i o tym mówimy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy, ale redefiniujmy, słowa klucze, inwestujmy w rodzinę i państwo niech jest wreszcie mecenasem tej rodziny. Mecenasem to znaczy, że będzie dbał, tak? Bierze w mecenat. Zatem zawód mama. No i jest taki projekt, przyznam się, mojego autorstwa. Poparli mnie koledzy z Solidarnej Polski, za co im bardzo dziękuję, bo potrzebne były te podpisy, żeby złożyć ten projekt. Oczywiście lepiej platformie dyskutować o jakichś uzgodnieniach płci i o wszystkim, co jest nieproduktywne, ale o tym, żeby na przykład docenić kobiety, które decydują się na to, że urodzą bądź wezmą wychowanie, bo jasno to zaznaczyliśmy, bo są różne sytuacje życiowe, ale ta rodzina, która decyduje się, żeby wziąć dziecko, nie wiem, z domu dziecka, prawda, czy z innej placówki, wychowanie to jest też bardzo wielki dar takich rodziców i znamy takie przykłady. Jeżeli na przykład dwoje i więcej dzieci, możemy dyskutować w ramach prac legislacyjnych, prawda, czy dzisiaj jak mamy trudną sytuację, to dwoje, prawda, dzieci. I gdy osiąga wiek emerytalny, to wtedy ma na przykład zagwarantowaną jakąś najniższą emeryturę, prawda? Jeśli w międzyczasie będzie pracować, to oczywiście ta emerytura jest relatywnie wyższa, bo jeszcze pracuje zawodowo w innym zawodzie. Ale zawód mama, a dlaczego nas na to nie stać? Przecież nas na tyle rzeczy stać, te pieniądze wyciekają. Jeszcze raz powtórzę tezę, że jesteśmy bogatym krajem, tylko brakuje nam dobrego gospodarza. Promocja małżeństwa. Promocja, czy można promować poprzez prawo małżeństwo i ustanowienie prawa? Można. Na przykład emerytura małżeńska. Proszę bardzo. Był taki projekt Prawa i Sprawiedliwości swego czasu. Również nie chciała nad tym Platforma pracować. Później jakieś tam inne ugrupowanie też ten projekt powtórzyło. Trzeba tu oddać honor. Ale właśnie emerytura. Jeżeli jedno z małżonków, jeżeli małżeństwo trwa przez wiele lat w sposób nierozerwalny, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, wychowuje
swoje dzieci bądź bierze wychowanie dzieci. Oboje pracują, ale jedno umiera, prawda? Takie są sytuacje i bardzo często to jest życie, no to drugie zostaje tak naprawdę samo, z jednym tylko świadczeniem, ale z tymi samymi opłatami stałymi, prawda, z tymi samymi problemami. To dlaczego z tej drugiej emerytury państwo nie miałoby na przykład przeznaczyć jakiejś tam części i znowu możemy w Sejmie dyskutować, czy to ma być 30%, 20% czy 50%. Oczywiście w zależności od zamożności można byłoby taką, ale wprowadzić taki mechanizm, taką zachętę do promocji małżeństwa, prawda? Takiego inwestowania w małżeństwo. I myślę, że ten rzecznik praw rodziny to też byłoby dobre, to byłaby taka, bo jeśli jest rzecznik praw obywatelskich, jeśli jest rzecznik praw dziecka, oczywiście możemy mówić, że mnożymy te instytucje, ale z drugiej strony, jeżeli można by było z różnymi sprawami, tak jak ojciec Benedykt mówił, z bardzo trudnymi w zakresie stosowania prawa, jeśli idzie o rodzinę, zwrócić do takiego rzecznika, tak jak zwracamy się do rzeczników w innych sprawach, no to dlaczego nie zasłużyła rodzina na swojego rzecznika w Polsce, prawda? I tutaj pan poseł Tadeusz Woźniak z Kutna i z Okręgu Sieradzkiego ma absolutną rację. Od początku do końca, od pierwszego słowa do ostatniego napisał bardzo profesjonalną ustawę i znowu gotowa do przyjęcia. Tak naprawdę, pani poseł, jeśli mogę tutaj dodać dwa zdania. Rolą każdego ministra, przede wszystkim premiera, jest być rzecznikiem rodziny. Każdy minister, bo po to państwo się zakłada, tak? Po to to wszystko funkcjonuje, to jest dla narodu, dla rodzin, bo dla kogo, prawda? Każdy minister powinien być rzecznikiem rodziny. No a dzisiaj jak jest, to niestety... Czyli ja bym jeszcze tylko dodał kwestię tutaj poruszoną przez panią minister dotyczącą wsparcia matek, bo teraz odbywa się taka walka wśród młodych dziewczyn, zamężnych o to, żeby mieć etat, żeby mieć umowę o pracę, ponieważ w momencie, kiedy nie ma umowy o pracę, to nie ma żadnych świadczeń podczas kiedy jest się w ciąży i później. W chwili, gdy się o tym dowiedziałem, dla mnie to było niewiarygodne. Tak. Że to jest możliwe. Jeśli nawet jest się na jakimś zasiłku, jeśli jest się na umowie zlecenie, to nie ma żadnego wsparcia. Wiele młodych dziewczyn, wiele młodych osób pracuje na umowach zlecenie i oni się nie decydują często na dzieci tylko przez to, że nie mają żadnego zabezpieczenia. Bo w momencie, kiedy dwie osoby w rodzinie pracują na umowę zlecenie, zarabiają najniższą krajową i się traci to jedną tą umowę zlecenie, to jest w zasadzie tragedia wielka, bo wiele młodych osób dowiadują się w tej sytuacji, że jest się w ciąży, mając rodziców, którzy nie są zbyt dobrze sytuowani, jedną osobę, która ma utrzymać no, przez czas ciąży, po ciąży, matka potem jak najszybciej chce wrócić do pracy, bo ja znam też wiele takich rodzin, kiedy w zasadzie zaraz po porodzie osoby wracają do pracy i pracują prawie do ostatniego miesiąca, bo innego wyjścia nie ma, bo mogą najwyżej, jak miesiąc bez pracy, dwa miesiące, są dwa miesiące bez połowy środków do życia, kiedy najniższa krajowa na zasadzie nie wystarczy na nic. Ja znam nawet takie przypadki, znam taki jeden przypadek, kiedy kobieta była w pracy na zastępstwie, tak, umowa zastępstwo i musiała tak szybko urodzić, dopóki tamta osoba nie wróci, za którą zastępuje, prawda? No to są takie rzeczy kuriozalne, ale niestety tak jest. I to... Odbierzmy kolejne telefony. Prosimy. Radio Maria, halo. Prosimy. Kto do nas telefonuje i skąd? Mirek Mirosławia. Prosimy, panie Mirosławie. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Panie Mirosławie, zdecydowanie prosimy zabrać głos. Tak, już włączyłem. A powiem tak, mi chodzi o taką istotną bardzo sprawę. Otóż mówi się bardzo dużo o bezrobociu, mówi się bardzo dużo o poszukiwaniu ochrony dla rodziny. Natomiast bardzo mało się mówi o redystrybucji tego, co my już posiadamy w sensie finansowym. Jest brak kontroli nad tym, na co my wydajemy pieniądze. Ja mogę postawić taką tezę, że jeżeli naprzeciwko staniemy w hipermarketach, przy kasach i zobaczymy do koszyku, ewentualnie do wózków, 1/3 jest na zaściankach, tak na potrzeby. Więc nie możemy mówić o tym, że u nas jest brak pieniędzy. Jest redystrybucja pieniędzy nie tych cenach, która jest niezbędna. I my rodzice powinniśmy się też uderzyć w piersi, czy dziadkowie, tak samo akurat ja też jestem dziadkiem, a nawet pradziadkiem, że my nie wyuczamy dzieci od maleńkości, na co wydawać pieniądze swoim własnym przykładem. Zatem prosiłbym odnieść się do tego
fundamentalnego, moim zdaniem fundamentalnego spostrzeżenia. Dziękuję. Dziękujemy, panie Mirosławie. Przypominam sobie taką historię, kiedy kiedyś byłem na jednej z wysp szwedzkich. Pan Michał Wójcik. I maszerowałem sobie przez tą wyspę i patrzę, stoi dwójka dzieci, przed nimi stolik, a na stoliku różnego rodzaju przedmioty i oni sprzedają. Te dzieci sprzedają te przedmioty. I pytam się, co tutaj robicie? A mówią, to jest nasza lekcja przedsiębiorcza. To tak nawiązując do rozmowy, do tego, co mówił nasz słuchacz, w jaki sposób uczyć do właśnie... ...markę niemiecką, do tego problem tak naprawdę Grecji nie jest problemem rozwiązanym, jest problem odwleczony trochę w czasie, więc te skutki mogą się pojawić. Więc takie te perspektywy w długim terminie, chociaż polska gospodarka rzeczywiście fundamentalnie jest dużo lepsza, może się rozwijać szybciej, to nie do końca są takie... A taka mała kontra do tego, co pan mówił, bo pamiętajmy jednak o tym, że te różnego rodzaju stymulusy w Europie, to jest proces, który się rozpoczął, tak? Mamy Europejski Bank Centralny, który jednak pompuje masę pieniądza, ponad 80 miliardów euro miesięcznie. Prawdopodobnie ten program w grudniu czy styczniu jeszcze bardziej się rozszerzy, a program, który był zapowiedziany do września, zostanie Panie Marku, bo przedłużony. Nie robimy w tej audycji tego żargonu. Co to znaczy pompuje? Tak po mojemu, gdyby pan to powiedział dla mnie.